Cześć, tu Ernest! Co każdą z tych większych aktualizacji zachodzi też masa sekretnych zmian, o których twórcy gry nie dają nam znać w notkach aktualizacji. Nie doczekaliśmy się zbyt wielu, ani zbyt wielkich zmian na mapie, ale i tak są warte uwagi. W sklepowej sadybie pan Pomidorek postawił ogromnego, kręcącego się pomidora na swojej restauracji. Jego walka z Bulgerem dalej trwa. Wikingowie także rozwijają swoją działalność. Przejęli oni kolejny domek w Butnym Brzegu. Kamienny pan za to opuścił kwiatka i wydaje się być zaskoczony brakiem jego wyblanki? A nie, zaraz, jest tutaj w lawie? Ale nie przejmujcie się, lawa nic jej nie zrobi. Jest z kamienia. Już niedługo ta pechowa para powinna się w końcu spotkać. Ale zobaczymy. Tajemnicza organizacja za to wyruszyła ciężarówkami z kolejnymi koparkami, ale tym razem jest ich o wiele więcej niż zwykle. Chyba wykryli pod ziemią coś większego. Najprawdopodobniej ich kolejnym celem jest miejsce spoczynku władcy z Gliszcz. I to tyle ze zmian na mapie, mówiłem, że nie ma ich za dużo. Nie brakuje jednak wycieków na ten tydzień. Dzięki wykopanym z kilku gry informacjom przez Lukasa na Twitterze wiemy, że ten oto skin o nazwie Inferno będzie jednak częścią pakietu skinów. Do tego zestawu będzie należeć ubiór Inferno, jego zbierak, malowanie oraz wyzwania, za które otrzymałem fałdolce, tak samo jak to było w przypadku Mrocznego Anioła. Ten pakiet będzie prawdopodobnie do kupienia za prawdziwe pieniądze w sklepie Fortnite, ale nie znamy jeszcze ceny. Jeśli ktoś z was byłby zainteresowany kupnem, to na waszym miejscu zachowałbym przynajmniej 79 zł. Hypex za to, plika gry doczekał się dźwięków dla tego zbieraka. Posłuchajcie sami kilka uderzeń. Dalej w temacie wycieku, to według jeszcze innych znajdziek Hypexa, w grze niedługo ma pojawić się tryb z samolotami. Nazwa kodowa tego trybu to Planes LTM, czyli samoloty, tryb okresowy. To nam jasno daje znać, że coś jest w tą stronę szykowane. Kilka aktualizacji temu, w tym sezonie, samoloty dostały nowy wskaźnik paliwa. W trybie kreatywnym w ogóle nie działa, ale to oznacza, że twórcy gry planowali je przywrócić już od dłuższego czasu. Co ciekawe, jedno z wyzwań w 8 tygodniu, które będą za tydzień, rozkazuje nam zadać obrażenia samolotom. Możliwe, że burze loty wrócą też do zwykłych trybów, bo nie było jeszcze wyzwań do trybów okresowych w karnecie bojowym. Jest też szansa, że te wyzwania zostaną zmienione, bo za tydzień podobno też ma być większa aktualizacja z nowymi skinami i tak dalej. Ale to jeszcze nie jest pewne. W temacie nowych przedmiotów, to innym ciekawym wyciekiem są informacje na temat nowej bomby cieniowej. Albo bomby cienia, zobaczymy jak to zostanie przetłumaczone. Na ten moment znamy tylko dźwięki tego tajemniczego przedmiotu. Posłuchajcie sami. Nie znamy ikony ani opisu tego przedmiotu, ale dzięki dźwiękom oraz nazwie możemy się domyśleć, że będzie działało tak samo jak kamień cienia z 6 sezonu, dzięki którym na chwilę zmienialiśmy się w ducha. W tym stanie mogliśmy przybijać się przez ściany oraz wyżej skakać bez obrażeń do upadku. I oczywiście byliśmy ledwo widoczni i strzały na nas nie działały. To są tylko moje przypuszczenia na podstawie tych podobieństw w dźwiękach oraz nazwie. Co ciekawe, o nich też jest wzmianka w 8 tygodniu wyzwań. Musielibyśmy ich po prostu użyć. Sposób działania tego przedmiotu można w sumie porównać do mocy jednej z legend w Apex Legends. Ale uwaga, tym razem Fortnite było pierwsze. Przenośna wyrwa też jest przedmiotem, który został stworzony na podstawie czegoś, co było już na mapie, więc tak samo, dwa sezony później może być z fragmentami kostki. To w sumie tyle z tych wycieków, ale jest jeszcze jedna ciekawostka. W trybie kreatywnym zostały dodane nowe galerie w tematyce militarnej, jak to nazywają twórcy gry. Według części graczy na zwykłej mapie Battle Royale wkrótce może pojawić się miejscówka w takim właśnie motywie. Na koniec w tym filmiku pokażę wam nowe skiny, które otrzymuje się za ratowanie świata, czyli lotnie i zbierak, oraz kompletnie nowy styl dla pakietu NVD. Nowy czarno-czerwony refleks to oddzielny skin w szafce. Niestety nie jestem pewien tego, czy jest wyjątkowy dla tych, co użyli kodu NVD, czy jest dla każdego. Byłbym wdzięczny, jeśli ktoś z was dałby o tym znać w komentarzach. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.